Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu premium i tym razem jest to francuski wielki krążownik, czyli okręt tieru 9 Carnot i dzisiaj zajmiemy się tym, czy ten okręt warto kupić, do czego on służy, jak nim grać, żeby grało się w miarę efektywnie, bo efektownie za bardzo to tym okrętem nie będzie i czy warto go kupić, czy za dublon, czy za węgiel, także na te pytania sobie dzisiaj odpowiem. Zapraszam was do króciutkiej recenzji i przejdźmy może do omówienia parametrów tego okrętu. Parametry będę tutaj omawiał dla celów porównawczych, stokowe, bez kapitana, bez ulepszeń, żeby po prostu porównać trzy okręty. Do porównania z Carnotem wziąłem sobie Agira, bo Agir jest dosyć łatwo dostępny, na pewno łatwiej niż Siegfried. Wziąłem Agira i Azumę, która również jest okrętem węglowym na tierze 9, żebyśmy mieli jakieś tam porównanie między tymi okrętami. I będę wam tutaj omawiał parametry Carnota, w międzyczasie porównując go do tych dwóch okrętów. Więc tak, artyleria główna ma zasięg 15,6 km, przeładowuje się 25 sekund, Sigma wynosi 2,06. Mamy tutaj pociski odmakowo burzące, których szansa na podpalenie wynosi 25%, no i mamy dosyć mocne pociski przeciwpancerne. Jeżeli chodzi o dodatkowe jakieś bajery, to w zasadzie tutaj nie ma nic. Nie mamy torped, nie mamy żadnego jakoś tam sensownego uzbrojenia dodatkowego, które można by jakoś tam wykorzystywać. Co prawda zasięg bazowy wynosi całkiem sporo, bo 8 km można to trochę przedłużyć tam szmatką czy czymś, ale ogólnie nie jest to raczej okręt do robienia pod sekundarkę. Co więcej, jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości, to tutaj mamy 66 450 punktów w wersji bazowej, bo słyszałem, że też niektórzy robią to z ekspertem przeżywalności, ale to raczej nie jest ten typ okrętu, żeby takie perki montować. I jeżeli chodzi o przeżywalność, to jest najwyższa przeżywalność tych trzech tutaj podanych nam do porównania okrętów. Co dalej? Wykrywalność. Bazowa wykrywalność z powierzchni to jest 14,9 km, a z powietrza to jest 10,6 km. Podkreślam, bazowa, bez perków i bez kapitana. Jeżeli chodzi o wykrywalność, to bazowo jest to największa wykrywalność z tych trzech okrętów. I Agir i Azuma mają bazowo wykrywalności z powierzchni 14,7, tu mamy 14,8, także drobna różnica. Z powietrza wygląda to bardzo podobnie, bo to jest różnica również 100 metrów. Jeżeli chodzi o prędkość, to Carnot jest, no wiadomo, francuskie krążowniki słyną z tego, że są szybkie. I mamy tutaj 34,5 węzła. Dla porównania Agir ma 33,5, a Azuma ma 34 węzły. No ale porównując sobie te parametry tych okrętów, w zasadzie najbardziej należałoby się skupić na kwestii ofensywnej, czyli osiągach artylerii głównej. I tak, jeżeli mamy artylerię, Carnot ma dział 10, ma dwie potrójne wieże i jedną poczwórną z działami kalibru 305 mm. Jak już wam mówiłem, przeładowuje się to 25 sekund. Na Agirze mamy tych dział 9, 305 mm, przeładowuje się to 20 sekund. I Azuma ma również 9, tyle że 310 mm i przeładowuje się to również 20 sekund. Także z tych trzech okrętów, jeżeli chodzi o czas przeładowania, to Carnot wypada najgorzej. Jeżeli chodzi o szanse na podpalenie, to również jest na ostatnim miejscu w tych trzech okrętach, bo Carnot ma 25, jak już wspomniałem, Agir i Azuma mają po 27%. Jeżeli chodzi o penetrację tych pocisków, to Agir tutaj bezdyskusyjnie jest królem, 76 mm penetracji pociskami odłamkowo burzącymi, na drugim miejscu Azuma 52 i na ostatnim niestety ponownie Agir 51 mm. Także to jest milimetr różnicy z Azumą, ale jednak jest to najgorszy wynik z tych wszystkich. Zasięg 15,6 mamy, no 15,7, przepraszam, 18,7 na Carnocie, można to wydłużyć ulepszeniem i jest to taki środkowy zasięg. Azuma ma 19, a Agir ma 18,5 km, także 100 metrów jesteśmy do przodu nad Agirem, no i 400 metrów plecy do Azumy. Jeżeli chodzi o Sigmę, to wszystkie te trzy okręty mają Sigmę identyczną, mamy tutaj Sigmę wynoszącą 2,05. Rozrzut maksymalny artylerii głównej wynosi tyle samo na Carnocie co na Agirze, ale jest odrobinę większy od tego, który mamy na Azumie, bo tutaj mamy 204 horyzontalne i 127 wertykalnej, a tam mamy 197 i 118 na Azumie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o porównanie. I teraz moi drodzy, co ten okręt posiada, jeżeli chodzi o wyposażenie? Mamy tutaj grupę naprawczą, na drugim slocie mamy albo rozbicie, albo hydro i na trzecim slocie mamy albo boosta do silnika, który nam dokłada 20% prędkości, albo mamy fightera, albo spotera, no i na ostatnim slocie ostatni materiał eksploatacyjny to jest grupa naprawczo-ratunkowa.
Na Agirze takiego wyboru nie mamy. Mamy tylko trzy rzeczy, przy czym nie możemy zamienić hydro na rozbicie. I na Azumie mamy to samo, z tym, że no nie mamy boosta do silnika. Także Karnot może być dużo szybszy, mimo tego, że już bazowo jest najszybszy z tych trzech okrętów. To może mieć jeszcze te 20% szybciej pływać sobie, jeżeli mamy na nim zamontowane jeszcze to doładowanie do silnika. Oczywiście, a nie spotter czy coś innego. I teraz, jak tym okrętem się gra, do czego on służy i w czym on jest dobry? To jest okręt, który w zasadzie może spełniać identyczną rolę jak Azuma, w związku z czym uważam, że to jest zupełnie nic nowego i wartego uwagi. Po prostu możemy sobie gdzieś tam z dużego dystansu plumkać, palić przeciwnika. Ta bitwa, którą oglądacie, nie jest mojego wykonania, także po prostu wziąłem sobie bitwę z Wolf Street Place, bo tego okrętu nie posiadam, a moja opinia, którą wam tu przedstawiam, bazuje na tym, jak grałem sobie tym okrętem jeszcze w testach, bo w testach go miałem. Kolejne takie recenzje będę nagrywał na podstawie jakichś tam udostępnień dostępu do danego okrętu, jeżeli nie będę zamierzał go kupować. I teraz od razu odpowiadam wam w zasadzie na pytanie, czy ja ten okręt sobie kupię. Powiem wam, że jest jeden czynnik, który przemawia za tym, żeby go kupić. Nic innego do wzięcia za węgiel. I to tyle. Bo naprawdę to jest taka Azuma, przy czym ja od Azumy zdecydowanie wolę Yoshino, bo jesteśmy tierem 10 plus, mamy jeszcze zajebiste torpedki. I no, Azumą nie gram w zasadzie wcale i tym okrętem też pewnie wcale nie będę grał, także no może się jeszcze zastanowię, czy przytrzymać trochę tego węgla na coś ciekawszego, jeżeli chodzi o wybór okrętu za węgiel. Może coś pojawi się właśnie fajniejszego, co warto by zainwestować, a to jednak odpuszczę, bo ten okręt nie ma absolutnie nic, co by miało jakiś decydujący wpływ na bitwę. To nie jest okręt, który popchnie flankę, to nie jest okręt, który flankę zatrzyma. On może sobie gdzieś tam jako wsparcie dla jednostek walczących w pierwszej linii być z tyłu i próbować troszeczkę palić przeciwnika, przy czym palarką jest z tych trzech, które wam tutaj wymieniłem, najgorszą. Przypominam, porównujemy go Karnota z Agirem i Azumą. Mamy jeszcze Siegfrieda z Wielkich Krążowników Kronstada, ale Siegfried jest dużo trudniej dostępny, a Kronstad jest niedostępny w ogóle, w związku z czym porównuję go z tymi dwoma akurat. I jeżeli chodzi o ocenę tego okrętu, to tutaj za bardzo no, dużej ilości plusów to raczej nie wymienimy. Pelotka jest taka sobie tam, no jest, coś tam zestrzeli, jak będzie na nas leciał lotniskowiec, ale na pewno nie tyle, żeby on zrezygnował z kolejnych ataków. Prędkość to jest niewątpliwa zaleta tego okrętu, także no w zasadzie gameplay identyczny jak na okrętach drzewkowych francuskiej linii, z tym, że tam mamy jeszcze boosta do przeładowania artylerii głównej i mamy torpedy, które w ostateczności możemy jakoś tam wykorzystać. Tutaj nie mamy nic, mamy tylko prędkość i takie sobie tam pociski, które jakoś tam w miarę sensownie podpalają, a 25% to też nie jest szał jak na taki kaliber, więc... Czy ten okręt warto brać? Moim zdaniem zdecydowanie nie, bo to nie jest absolutnie w żaden sposób jakkolwiek pozycja ciekawa. Nie dysponują żadnym jakimś tam sensownym arsenałem, który można by wykorzystać. Jeżeli już jesteśmy w tym momencie materiału, to warto byłoby powiedzieć, że powiem wam szczerze, ja z tych trzech bezdyskusyjnie polecałbym Agira, bo to jest okręt, który może popchnąć. On jest dużo bardziej wytrzymały, wydaje mi się, z tego co grałem przy nim przynajmniej, że on utrzyma flankę stojąc dziobem. Możemy w razie czego przyszarżować, włączyć hydro, spróbować kogoś torpedować. Azuma i niestety Karnot takie możliwości nie mają. Jeżeli decydujemy się na stanie dziobem do przeciwnika, to raczej już to będzie nasza ostatnia rzecz, jaką zrobimy w bitwie, bo prędzej czy później nas zjedzą, a Agirę możemy jeszcze w akcie desperacji pójść do przodu i próbować coś zjolować. A tutaj niestety takiej możliwości nie ma, także im mniej okrętów do nas celuje, tym będziemy szczęśliwsi na tym okręcie. Jeżeli ktoś się nami zainteresuje, to najlepiej jest zamontować sobie ulepszenie, które nam skraca osiągnięcie maksymalnej prędkości, żeby szybciej się rozpędzać i szybciej potem mieć możliwość zmiany prędkości, żeby ten ogień jak najsensowniej unikać. No i w zasadzie to tutaj tyle można by powiedzieć. Czy warto zakładać hydro? Wydaje mi się, że... ciężki wybór, bo jeżeli jesteśmy na tyle daleko od pola walki, że to hydro nam się za bardzo nie przyda, no chyba, że decydujemy się na jakieś wtedy agresywniejsze zagrania, no to może hydro się okazać przydatne, ale będzie bardziej sytuacyjne, a biorąc pod uwagę to, że będziemy ciągle gdzieś tam z tyłu za drużyną, no to jednak lepiej sobie wziąć rozbicie, bo lotnia będzie się nami dosyć mocno interesowała, także... Wydaje mi się, że z tych trzech bezdyskusyjnie wygrałby Agir. Gdyby ktoś mnie pytał, co wybrać, czy warto brać Karnota? Uważam, że nie, bo to jest to samo co Azuma. I no, Azuma nie ma tego atutu, że jest tak szybka. Tutaj możemy troszeczkę przeciwnika mylić właśnie swoją prędkością, zmianą tej prędkości, zatrzymywaniem, ruszaniem się i przyspieszaniem, jak już płyniemy.
To na pewno pozwoli nam unikać większej ilości obrażeń, bo ludzie ciężko mają się przestawić do strzelania do celów tak szybkich jak ten okręt, ale to w zasadzie z plusów to jest wszystko. Tutaj nie ma za bardzo czego chwalić. No, celność artylerii jest jaka jest, przeładowanie jest najgorsze z tych trzech okrętów, mimo że mamy tylko jedną rurę więcej. Ale czy taki okręt warto sobie sprawić? No zdecydowanie powiedziałbym, że nie. Jeżeli chodzi o ocenę takiego okrętu w skali od 0 do 10, to ja mu daję 4 i nawet nie zastanawiam się nad tym, żeby cokolwiek dać mu wyżej, ewentualnie mógłbym się zastanowić nad tym, żeby dać mu coś niżej, bo to jest po prostu okręt nudny do grania gdzieś tam z tyłu. A jeżeli mam grać sobie z tyłu, to wolę sobie wziąć Siegfrieda, który, moi drodzy, będzie lepiej się spisywał, mając w rurach pociski przeciwpancerne, bo potężną penetrację, będzie to na pewno ciekawsza rozgrywka, bo będą się pojawiały cytadele, a tutaj no, po prostu pływamy sobie daleko i palimy to, co się nawinie. Jeżeli chcemy robić taki gameplay, to możemy sobie wziąć Yoshino, które ma dodatkowo torpedy i torpedy też nam uatrakcyjnią takie zagrania, bo możemy w ostateczności tych torped użyć na blisko. Podobnie za Girem na tierze 9, z Siegfriedem to samo. Także po prostu no, dla mnie okręt nudny, ja takiego gameplayu za bardzo nie lubię i ja bym go osobiście nikomu nie polecił. Nie jest to moja bitwa, więc ciężko mi też stwierdzić, jak długo jeszcze ona będzie trwała, ale... Może w międzyczasie sobie tutaj jeszcze omówię wam ulepszenia i build, a na koniec bitwy wam pokażę, jak to wygląda, żebyście mogli sobie wizualnie na to spojrzeć. Jeżeli chodzi o porównanie, to wydaje mi się, że w miarę sensownie tutaj przedstawiłem. I teraz jak jest zbudowany okręt według mojego pomysłu. Niestety nie wiem, jak jest zbudowany okręt gracza, który tutaj pływa, bo nie mam możliwości tego sprawdzenia, ale jeżeli chodzi o ulepszenia, to mam tutaj tak. Na pierwszym slocie przeżywalność głównej artylerii, na drugim slocie wydłużenie czasu działania do ładowania silnika, na trzecim slocie celność, na czwartym slocie, nie wiem, jak to się nazywa po polsku, no to ulepszenie, które nam skraca rozpędzanie się do maksymalnej prędkości. Na slocie piątym mam kamuflaż. Przy czym można by się tu zastanowić nad czymś innym? Można się pobawić ze sterem, bo w sumie i tak cały czas strzelamy te 25 sekund. No, warto mieć to kamo, czasami się przydaje, ale jeżeli będziemy kręcić dubskiem i zmieniać prędkość, to naprawdę bardzo ciężko będzie nas trafić. Można się zastanowić tu nad wyborem. Ja brałbym kamo osobiście. No i na slocie ostatnim będziemy sobie montować skrócenie czasu przeładowania artylerii głównej. Przy czym, jeżeli mamy te wszystkie ulepszenia zamontowane, to reload nam spada do 20,2 sekundy. No i to w zasadzie dużo się tutaj nie zmienia. Jeżeli chodzi o szanse na podpalenie, możemy sobie dołożyć 1% perkiem, możemy sobie dołożyć 2% sygnałami, no i wtedy będziemy mieli tego troszeczkę więcej. Także ja wam tutaj za chwileczkę zaprezentuję, jak to wygląda. Kompletny build taki wizualny, żebyście mieli podgląd, a w tym czasie możemy sobie obejrzeć bitwę do końca, bo to jest, tak jak już mówię, bitwa zapożyczona po prostu, która ma robić jako tutaj tło. No i tak jak właśnie wam cały tutaj materiał tłumaczę, to jest raczej okręt do gry takiej zachowawczej, na daleko, żeby najlepiej nikt do nas nie strzelał, bo wtedy możemy ewentualnie albo próbować uciec, albo właśnie próbować wymanewrować nadlatujące pociski z wykorzystaniem naszej prędkości i możliwości szybkiego rozpędzania tego okrętu. No i wydaje mi się, że w zasadzie no, niedużo różni się ten gameplay od tego, co mamy w drzewku. Także no, kapitan teoretycznie z okrętów drzewkowych, krążowników francuskich by się nadawał tutaj w zupełności, ale czy warto wydawać węgiel, a co gorsza dublon na ten okręt? Absolutnie nie. Przypominam ocenę 4 na 10 i tutaj za bardzo nie ma dać mu więcej za jakie wartości, bo on tutaj... W sumie nic ciekawego się z tym okrętem nie da zrobić. Nie ma tutaj torped, nie ma tutaj radaru. Mamy co prawda hydro i to jest niewątpliwy plus, które możemy zamienić na rozbicie, bo tutaj pelotka jest taka sobie, że nalotnia będzie się nami interesowała prędzej czy później.
ale ja bym sobie osobiście takiego okrętu nie sprawił absolutnie. Chyba że, no właśnie, tak jak wam powiedziałem, jedyne kryterium, jakie by to było, żeby ten okręt kupić, to jest to, że po prostu nic innego do kupienia nie ma sensownego w tym momencie w zbrojowni za węgiel. Może coś się pojawi, dlatego warto poczekać. Chyba że chcecie koniecznie coś mieć, no to wtedy możecie to wziąć, ale nie spodziewajcie się różnic zbyt dużych, jeżeli chodzi o porównanie do drzewkowych francuskich krążowników i do Azumy, bo to jest bardzo podobny gameplay. Widzę, że tutaj gościu został sam na dwa okręty przeciwnika, w międzyczasie zatopił lotnisko, więc to jest jego czwarty frag. Spójrzcie, że tutaj w miarę ładnie wchodzi damage w tego, to jest Hizen, tak? Tak, Hizen, bo mam małe okienko, jeżeli chodzi o podgląd tego, także nie widzę dokładnie, o co chodzi. Pozwolę sobie przyspieszyć, bo chcę wam pokazać kapitana i zakończyć materiał. A tam mamy jeszcze nowego holenderskiego krążka, który sobie gdzieś tam też coś próbuje majstrować. Przewaga punktowa jest na korzyść czerwonych, ale zieloni mają przejęte dwa kapy, także za chwilę powinno się to wyrównać. A Hizen coraz bardziej topnieje, bo zbiera solidne buły z pepanców od Carnota. Także to też jest okręt, na którym, jak widzicie, warto żonglować tą amunicją. Także można się zastanowić ewentualnie, czy wziąć perk na szybsze przeładowanie pocisków znajdujących się w luwach. To jest przeładowanie długie, także warto się nad tym zastanowić. 9000 HP, jak ta salwa będzie wyglądała? O, solidnie tam weszło, 6600. Lecą sobie samoloty z Johanna, zobaczymy, z jakim efektem ten nalot zostanie wykonany. Ale wydaje mi się, że Carnot chyba zwolni, a ja spowolniłem teraz ten gameplay. Kurde, myślałem, że go... Nie, jednak przerzucone. No i 2000 HP na Johanie, także chyba będzie tutaj frag i... Tak, frag numer 5 do tego wsparcie, także ładnie rozegrane, 150 tysięcy praktycznie na liczniku. No i zostanie uciekający w popłochu Hizen, który strzela już z obeków. Carnot tutaj pięknie zaoszczędził sobie HP, także może gościa elegancko dokończyć. I to będą ostatnie salwy w tej bitwie, także widzicie, że grając zachowawczo w ostatniej sekundzie, znaczy w ostatnich minutach bitwy, można wkroczyć i coś tam powalczyć, ale no głównie ten okręt będzie służył do tego, żeby sobie tam gdzieś z daleka poplunkać i pomanewrować gazem, żeby uniknąć ostrzału. Tutaj gość miał na tyle farta, że nikt się nim nie interesował. Frag numer 6 w bitwie i ja wam prezentuję jeszcze kapitana. O, mamy problemy techniczne, ale wygląda to następująco. Za jeden punkt. Obrót wież, adrenalina, ewentualnie można wziąć, tak jak wam przed chwilą wspomniałem, szybsze przeładowanie pocisków w rurach. Raczej 1% na pożarnie warto brać. Mamy cel priorytetowy, nadzorce, ciężkie pociski przeciwpancerne, adrenalina, ekspert działonowy, czy tam mistrz działonowy i kamuflaż. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to wygląda to następująco. Ulepszenie głównej artylerii, żeby nam te wieże nie padały. Tutaj, jak już wam wspomniałem, boost do silnika wydłużony, celność, szybsze ruszanie z miejsca, kamuflaż i przeładowanie. I to jeżeli chodzi o ten okręt, to tyle. Powtarzam, 4 na 10 raczej kupować nie warto, chyba że nie macie nic innego do wyboru. I w tym materiale wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.